Trwa opracowanie dokumentacji projektowej związanej z zagospodarowaniem terenu osiedla przy ulicy Harcerskiej. Koncepcja ma obejmować ciągi piesze, parkingi, skwerki oraz zagospodarowanie terenu przy chówcu Związku Harcerstwa Polskiego. Prace projektowe kosztować będą 92 tysiące złotych. Szanowni Państwo, jesteśmy po przetargu na projekt zagospodarowania terenu przy osiedlu na ulicy Harcerskiej. Projekt będzie realizowała dla nas firma z Radomska, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. Projekt kompleksowego zagospodarowania terenu zawiera m.in. zagospodarowanie ciągów pieszych na osiedlu Harcerska, nasadzenia nowej roślinności, jak również budowę miejsc parkingowych, a także zagospodarowanie skweru przy przechówcu ZHP. Opracowywana koncepcja będzie obejmować aranżację przestrzeni sąsiedzkich z uwzględnieniem preferencji i uwag zgłaszanych przez mieszkańców tego osiedla. Przedstawione rozwiązania mają zawierać zintegrowanie komunikacji pieszej w obrębie nieruchomości w powiązaniu z już istniejącą komunikacją osiedla. Ważnym elementem jest również uatrakcyjnienie terenów poprzez nasadzenie ozdobnej roślinności, ustawienie ławek i uporządkowanie istniejącego już stanu zieleni. W Zakładzie Energetyki Cieplnej uruchomione zostało Biuro Obsługi Klienta. Szanowni Państwo, wzorem Biura Obsługi Mieszkańców, które sprawdziło się w Urzędzie Miejskim w Starachowickim Zakładzie Energetyki Cieplnej, otwieramy dziś Biuro Obsługi Klienta. W tym miejscu będziecie Państwo mogli załatwić wszystkie sprawy, które do tej pory załatwialiście Państwo w wielu pokojach Zakładu Energetyki Cieplnej, gdzie poszukując osoby, która przyjmie fakturę, czy osoby, która wystawi fakturę, czy osoby, która przyjmie odpowiednie pismo na sekretariacie, Państwo będziecie większość tych spraw mogli załatwić w Biurze Obsługi Klienta. Te osoby, które będą potrzebowały bardziej specjalistycznej porady bądź kontaktu ze specjalistą, będą kierowane do odpowiednich osób w Zakładzie Energetyki Cieplnej. Biuro Obsługi Klienta mieści się przy głównym wejściu do budynku Zakładu Energetyki Cieplnej. Starachowicka Spółka Ciepłownicza wygrała przetarg na budowę węzła ciepłowniczego w Komendzie Powiatowej Policji w Skarżysku Kamiennej. Chciałem pogratulować prezesowi Zakładu Energetyki Cieplnej, dlatego że udało się wygrać przetarg ZEC-owi na budowę węzła cieplnego w Komendzie Powiatowej Policji w Skarżysku Kamiennej. I to jest sygnał na to, że Zakład Energetyki Cieplnej jako spółka gminna może startować w przetargach również w innych miejscowościach, również w innych instytucjach i podmiotach prywatnych i wykonywać różne prace, które będą przynosiły firmie zysk, a pracownicy będą mieli zapewnioną stabilność zatrudnienia. Tego gratuluję i liczę na to, że takich sukcesów w przyszłości będzie zdecydowanie więcej. Dobra wiadomość dla uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej nr 12. Teren wokół szkoły nie tylko przestanie straszyć swoim wyglądem, ale w końcu zostanie zagospodarowany zgodnie z oczekiwaniami społeczności szkolnej. Dzień dobry Państwu, witam na terenie szkoły podstawowej nr 12 w Starachowicach. Dziś podpisujemy umowę z wykonawcą, który wykona dla nas jedno boisko do piłki nożnej, dwa boiska do koszykówki, korty tenisowe, boisko do rozgrywania siatkówki. Ten teren na terenie szkoły podstawowej nr 12 zostanie kompleksowo zagospodarowany. Wykonawcą jest firma Eurocord, która do 15 października wykona wszystkie prace pod nadzorem inspektora nadzoru budowlanego. Bardzo się cieszę, że po wielu latach starań obecna władza z panem prezydentem na czele tutaj doprowadziła do tego, że ten obiekt przyszkolny powstanie. Będzie to na pewno bardzo duża pomoc do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, zwiększy ich efektywność i również efektowność, bo będą tutaj bardzo pięknie zagospodarowane tereny. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu Rozwoju Regionalnego Infrastruktury Sportowej w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.
ruszył remont ulic w osiedlu Brazylia wraz z przebudową infrastruktury technicznej ulic Polnej, Przeskok i Zaułek. Na to zadanie uzyskaliśmy dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. To jest 50% kosztów kwalifikowanych tej inwestycji. Mieszkańcy od wielu lat czekali na ten remont. Dzięki temu, że uzyskano oszczędności w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i nasza inwestycja, która znajdowała się na liście rezerwowej, uzyskała dofinansowanie, możemy w tym roku realizować tę inwestycję. Zostanie wykonana nawierzchnia z kostki brukowej, chodnik po jednej stronie, infrastruktura teletechniczna, która zostanie również wykonana przy okazji tej inwestycji. Łączna powierzchnia to jest 5400 m2, a koszt tej inwestycji to około 982 tysiące zł. Rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę chodnika przy ulicy 9 Maja w Strachowicach. Spośród 9 ofert najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez firmę Darek, Dariusz Fijałkowski ze Strachowic. Szanowni Państwo, znajdujemy się na ulicy 9 Maja. W tym miejscu do końca sierpnia zostanie przebudowany chodnik, który zostanie poszerzony i zostanie wymieniona nawierzchnia z betonowej na kostkę brukową. Firma, którą wybraliśmy w przetargu, zrealizuje tę inwestycję za 76 tysięcy. Jest to firma Darek, pana Dariusza Fijałkowskiego. Spośród 9 ofert zaproponowała ona najniższą cenę. Jeśli chodzi o to przedsięwzięcie, to było ono zgłaszane od wielu lat do Urzędu Miejskiego przez mieszkańców. W ubiegłym roku również mieszkańcy głosowali na ten projekt w ramach budżetu obywatelskiego. Wtedy się nie udało. W tym roku jest to możliwe dzięki dofinansowaniu, które uzyskaliśmy ze Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która pokrywa 50% kosztów tej inwestycji. Mam nadzieję, że w przyszłości również inne podmioty będą chciały wspólnie z gminą realizować przedsięwzięcia służące większej grupie mieszkańców. Gmina Strachowice otrzymała certyfikat Strachowice Gmina Przyjazna Seniorom oraz najwyższe w województwie dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 262 tysięcy zł. Fundusze przeznaczone zostaną na realizację rządowego programu Senior Vigor na lata 2015-2020. Dzięki wsparciu z budżetu państwa w Starachowicach powstanie dom dziennego pobytu dla seniorów. Projekt ten będzie realizowany przez gminę Starachowice przez najbliższe lata, a jest wynikiem m.in. współpracy mojej jako prezydenta miasta z Gminną Radą Seniorów, którą tu dziś podczas konferencji w dość okazałym składzie Państwo możecie zobaczyć. Jest i przewodniczący, i radni Rady Seniorów w Starachowicach. I ten certyfikat, który wczoraj otrzymaliśmy z rąk pani wojewody świętokrzyskiej Bożentyny Pałki-Koruby i DJ Wiki, czyli pani Wiktorii Schmidt, która jest ambasadorką programu Senior Vigor, świadczy o tym, że gmina Starachowice potrafi pozyskiwać środki zewnętrzne i w tym przypadku robi to sukcesem, dlatego że uzyskaliśmy najwyższe dofinansowanie w województwie świętokrzyskim, to jest 276 tysięcy zł. To dofinansowanie pozwoli nam na to, żeby zaadoptować część pierwszego piętra Galerii Skałka na dom dziennego pobytu dla seniorów, czyli miejsce, w którym około 30 osób będzie w ramach dofinansowania z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które będzie wynosiło około 200 zł miesięcznie, plus dofinansowania z gminy Starachowice i odpłatności od poszczególnych osób, będą mogły korzystać z usług domu dziennego pobytu dla seniorów. W ramach tego pobytu między innymi będzie zagwarantowany jeden posiłek, będą również zaprojektowane i zaprogramowane zajęcia dla wszystkich osób, które będą uczestnikami domu dziennego pobytu seniora. Będą również zajęcia z rehabilitacji i inne, które będą sprawiały, że seniorzy będą w sposób aktywny mogli spędzać wolny czas. Miejsce i lokalizacja jest nieprzypadkowa, dlatego że punkt znajduje się w samym centrum miasta. To jest też jedyny lokal, który był w tej chwili dostępny, a który mogliśmy zaadoptować w tak krótkim czasie, czyli w ciągu kilku miesięcy na dom dziennego pobytu dla seniorów. Stąd wybór tej lokalizacji i to również zostało uzgodnione z Radą Seniorów. Sama Galeria Skałka znajduje się pomiędzy kilkoma osiedlami, które głównie zamieszkują osoby starsze. Zresztą wszystkie perspektywy mówiące o tym dla Starachowic, ale też dla innych miast województwa świętokrzyskiego mówią o tym, że osób starszych
cały czas będzie w najbliższych latach przybywało i w związku z tym musimy jakąś ofertę dobrą dla tych osób w gminie Starachowice tworzyć. Taką ofertę mam nadzieję, że wspólnie z Radą Seniorów, Uniwersytetem Trzeciego Wieku będziemy w najbliższych latach tworzyli, a dobry początek, jak widać, już ma miejsce. Na otwarcie Domu Dziennego Pobytu Seniora oczywiście zaproszę panią Wiktorię Schmidt, czyli DJ Wiki, która jest ambasadorką programu i mam nadzieję, że również wtedy zaprosimy państwa na wspólną potańcówkę, którą poprowadzi DJ Wika. Jeśli chodzi o sam Dom Dziennego Pobytu, to w tym roku na jesieni, najprawdopodobniej w listopadzie, będziemy mogli ruszyć. Jeśli uda się wcześniej, to stanie się to wcześniej i o tym będziecie państwo na bieżąco informowani. To jest właśnie miejsce, gdzie duża powierzchnia, gdzie możemy się rozlokować, gdzie jest bardzo duża przestrzeń parku publicznego, gdzie będzie można właśnie wiele rzeczy wykonać, i wypoczynek, i gimnastykę relaksacyjną, i właśnie z dziećmi przyjść, bo będzie ten plac Nivea. Chciałbym powiedzieć, że bardzo jesteśmy zadowoleni jako Rada, że pan przywiązał tak dużą wagę dla środowiska seniorów. Nie tylko rząd, który rzeczywiście poświęca, daje duży wysiłek państwa, aby aktywizować, utrzymywać w samodzielności seniorów, żeby jak najdłużej mogli nam służyć aktywnością, doradą, a nie być obciążeniem. Jest to bardzo ważny segment rynku, bo w przypadku Starachowic jest to 10-tysięczne miasto, które składa się z tych seniorów 60+. A więc jak ich zagospodarujemy, jak to urządzimy, jak to zrobimy na bazie tego doświadczalnego ośrodka, który tutaj powstaje, tego Starachowickiego Centrum Seniora, które moim zdaniem może być innowacyjne i jedno z lepszych albo najlepszych centrów seniora w Polsce. Na 8 złożonych wniosków 6 przeszło pozytywną weryfikację i zostało przyjętych do realizacji. To wszystko w ramach pierwszej edycji programu Inicjatyw Lokalnych. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy zaangażowali się w pierwszą edycję programu realizowanego w naszym mieście. W tym roku po raz pierwszy w Starachowicach realizujemy program Inicjatyw Lokalnych. Program Inicjatyw Lokalnych jest zorganizowany w ramach ustawy o pożytku publicznym, która zakłada, że mieszkańcy mogą partycypować w kosztach niektórych przedsięwzięć realizowanych przez gminę. W tym roku zostało zgłoszonych do nas 8 projektów, z czego 6 przeszło pozytywną ocenę. Te 6 projektów będzie realizowanych, mamy na to zabezpieczone środki w budżecie. Między innymi będzie to remont ulicy Powstania Styczniowego. Między innymi będzie to doposażenie przedszkola miejskiego nr 6, jak również inne projekty, które zostały do tego programu zgłoszone. Dziękuję wszystkim tym, którzy w tym roku po raz pierwszy zaangażowali się w tworzenie programu Inicjatyw Lokalnych. Wszystkich państwa zainteresowanych tym programem zachęcam do zgłaszania fiszek do Urzędu Miejskiego na rok przyszły, po to, żebyśmy wiedzieli, jaką kwotę w budżecie na przyszły rok powinniśmy zapisać do realizacji kolejnych inwestycji w ramach współpracy z mieszkańcami. Gmina Starachowice w roku 2016 po raz kolejny będzie realizować budżet obywatelski. Do rozdysponowania jest kwota 1 200 000 zł. Szanowni Państwo, zakończyliśmy procedurę wyboru projektów, które będą przewidziane do głosowania w kolejnym etapie procedowania nad budżetem obywatelskim. Do budżetu obywatelskiego w tym roku zostało zgłoszone 34 projekty. 30 uzyskały pozytywną opinię i te projekty będą na liście, która zostanie przeznaczona pod głosowanie w 4 okręgach, w których będziecie Państwo mogli wybierać projekty, które będą realizowane w przyszłym, czyli w 2016 roku. Głosowanie nad projektami w ramach budżetu obywatelskiego odbędzie się w ciągu 3 dni, piątek, sobota, niedziela, 18, 19 i 20 września. Zachęcam wszystkich Państwa do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego. W tym roku realizujemy kilka projektów, które zostały wybrane przez Państwa w ubiegłym roku, m.in. remont ulicy Dwernickiego, remont łącznika pomiędzy ulicą Bajana a ulicą Wojska Polskiego. Jest realizowany również plac rekreacyjno-sportowy w
wypoczynkowy przy ulicy Zakładowej, jak również montowany będzie monitoring na osiedlu przy ulicy Granicznej.